się z Monako jednak pokazała się u boku MZ-u zdjęcia po doniesieniach o rzekomym rozwodzie. Zdjęcia. Historia księżnej Harleny nie należy do najszczęśliwszych. Choć wszystkim wydaje się, że wiedzie piękne i luksusowe życie u boku księcia Monako, prawda jest zupełnie inna. Już w 2011 roku, kiedy stanęła na ślubnym kobiercu, wiele mówiło się o jej niebywalej niechęci do poślubienia księcia Alberta i została nazwana wówczas najsmutniejsza księżna świata. Z czasem jednak, jak twierdzili media, w związku z wiedzą upieczonych małżonków zaczęło się układać. Czego dowodem miała być bliźniacza ciała Harleny 10 grudnia 2014 roku. Roku na świecie pojawili się księżniczka Gabriela oraz księża Jakub. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Każde kolejne pojawienie się księżnej Harleny w miejscu publicznym, które zostaje uwiecznione na zdjęciach fotoreporterów, wzbudza wiele emocji. Media zazwyczaj oceniają, w jakim stanie jest kobieta oraz czy jej zachowanie może odzwierciedlać to, co dzieje się w jej małżeństwie. Być może jej ostatnie pojawienie się u boku MZ-a na mszy upamiętniającej księcia Rainera III miało na celu zdementowanie nam nazających się od jakiegoś czasu spekulacji na temat rozwodu. Księżna postawiła tego dnia na szary plaszcz oraz ciemny zestaw, na który składała się bluzka. Długa spódnica, pasek oraz czarne szpilki na niskim obcasie. Harleny była na mszy razem z MZ-em. Ale nie trudno było zauważyć delikatny dystans między nimi. Plotki na temat kryzysu w małżeństwie księżnej pary Monako pojawiły się w 2021 roku. Jak się z czasem okazało, miało mieć to związek z rzekomą chorobą Harleny, która nigdy nie została publicznie potwierdzona. Zobacz też, księżna Monako wyjechała z kraju. Leczy się w specjalistycznym ośrodku, była wycieńczona emocjonalnie i fizycznie, zdjęcia. Palac wielokrotnie zapewniał jednak, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. A relacja księcia Alberta II i jego małżonki jest poprawna. Kilka tygodni temu zagraniczne media podali, że księżna Monako i jej małżonek mają się rozwodzić. Wówczas palac zareagował, wydając krótki komunikat, że ich relacja jest bardzo dobra. Myślicie, że jej faktycznie wiąda ze cięższe śliwej rodzinki?